reprezentanci również 64 kg. Dariusz Rabenda, Tiger Tarnów oraz Dmytro Kit, Lwów, Ukraina. Tutaj już widzę, prawdziwi seniorzy wchodzą do klaty. Kaski zostawili na sali treningowej, a dzisiaj zaprezentują się wielickiej publiczności w twardym męskim boju bez kasków. 3 rundy po 3 minuty będą ze sobą wojować Dariusz Rabenda i Dmytro Kit. Oczywiście jest to przedział czasowy przed pierwszym gongiem. Jak będzie się układał pojedynek, który może się oczywiście również skończyć przed upływem tego regulaminowego czasu. Rabenda zaczął takim długim, lewym, prostym. Troszeczkę główka za wysoko podniesiona, wysoko broda, lewa ręka opuszczona. Kit to mężczyzna umięśniony i taki korpus jego jest naprawdę dosyć szeroki. Oby tylko teraz prawym sierpem mocno Kit strzelił. Jeszcze tam bez jakichś konsekwencji, ale Rabenda tutaj naprawdę musi podnieść tą lewą rękę. Musi podnieść tą lewą rękę. Ukrainiec wydaje się być może nie jakimś, prawda, wirtuozem technicznym, ale przemówienie w ręce widać, chłopak ma i to dosyć mocne. No, troszeczkę hałasu tutaj obserwujemy. Ten prawy sierpowy Kita dosięgna głowy Rabendy. Dalej nie wyciąga żadnych. Teraz przepiękny prawy sierpowy Ukraińca, również mocno wstrząsnął głową Rabendy. Dariusz Rabenda no musi wyciągnąć konsekwencje z błędów, które popełnia absolutnie. No, z kolei tutaj Rabenda chciał powielić atak ramieniem Semeniuka. Pan sędzia Ariel Środa był jednak wyrozumiały dla reprezentanta Tigera Tarnów. Kolejny prawy sierpowy, mocny. Koniec rundy pierwszej. Naprawdę męskiego pojedynku i tutaj ja osobiście zdecydowanie bym punktował aktywność i dobrą postawę reprezentanta Lwowa Dmytro Kit, który przepraszam Państwa za chwilową taką przerwę, ale malutka awaria i tutaj przestał mi działać podgląd, ale już jest wszystko ok. Przypomnę, druga runda pojedynku Dariusz Rabenda i Dmytro Kit. No cały swój spryt tutaj Dmytro Kit pokazuje. Pięknie obniża pozycję, wchodzi pod rękę lewą Rabendy i można powiedzieć, Rabenda wtedy traci orientację również. Teraz bardzo ładny prawy prosty Rabendy. No moment takiej szarpaniny. Bardzo ładne akcje Dmytro Kita. No próbuje Rabenda naprawdę przechylić. No a tutaj mamy teraz troszeczkę sędzia Ariel Środa naprawdę wykazał się pełną sprawnością. Ach, teraz bardzo ładny prawy sierpowy Rabendy. Tam widać, że Kit odczuł ten cios. Starał się przytrzymać. No podenerwowany bardzo Oleg Leus. Tutaj jest podstawą swojego podopiecznego. Troszeczkę tutaj, można by powiedzieć, zepsuł tą drugą rundę i naprawdę a przed nami czerwony narożnik Władysław Ćwierz, Józef Sadko. Bardzo starannie starają się uaktywnić Dariusza Rabendę. No widzieliśmy, jak trener Ukraińca pokazywał właśnie te akcje z półdystansu, lewy sierpel, prawy sierpel, lewy hak. Te wszystkie ciosy stara się tu w tej chwili Dmytro Kit wyprowadzać, a co najważniejsze, są one w większości skuteczne. Kolejne bardzo ładne ciosy w wykonaniu Dmytro Kita. Rabenda również stara się nie być dłużny. Dużo pojedynku w półdystansie, dużo pojedynku w zwarciu. Teraz kolejny prawy hak z dołu ląduje na głowie. Chwilowa przerwa, ochraniacz na zęby Rabendy wyleciał, jak państwo widzieli, i tutaj należało go oczywiście przepłukać i z powrotem szybciutko trenerzy uporali się z tym mankamentem. Ach, teraz atak głową Kita, tutaj dosłownie widzę krwawienie z prawego łuku brwiowego Ukraińca. Mocno, mocno krwawi prawy łuk Dmytro Kita, ale tutaj takie przypadkowe zderzenie głowami akurat nie miałem na narożniku tutaj, gdzie moje stanowisko jest. Tam nie było żadnej winy Rabendy, obydwaj poszli głowami, ale to nawet chyba powieka, jak tutaj widać. Patrzę oczywiście w monitor. No bardzo, bardzo nieładna kontuzja naprawdę. Dariusz Rabenda, Tiger Tarnów przed nami właśnie, a za moment poznamy zwycięzcę tego pojedynku. Przypomnę, spotkali się Dariusz Rabenda oraz Dmytro Kit. Bardzo kontaktowy pojedynek. Tak, jednak to kontuzja powieki. Gdzieś po prostu Dmytro uderzył w jakąś kość Rabendy i